Szczęść Boże, Aleksander Chutkowski. Witam i zapraszam Państwa na informacje dnia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus uczestniczył w posiedzeniu Rady do Spraw Rolnictwa i Rybołówstwa. Podczas wizyty w Luksemburgu rozmawiał z unijnymi komisarzami do spraw rolnictwa i handlu. Tematem dyskusji była unijna pomoc dla państw, które zmagają się z napływem ukraińskiego zboża. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus kontynuuje rozmowy z Komisją Europejską na temat rozwiązania kryzysu zbożowego. Koalicja krajów przyfrontowych Polski, Bułgarii, Węgier, Rumunii i Słowacji na czele z ministrem Robertem Telusem odbyła bardzo ważne spotkanie z komisarzem do spraw rolnictwa Januszem Wojciechowskim. Omawiane były najważniejsze postulaty wypracowane wspólnie na wcześniejszych spotkaniach. Minister Rolnictwa ponownie rozmawiał także z unijnym komisarzem do spraw handlu. Negocjacje nie przyniosły jednak ostatecznego porozumienia. Państwa przyfrontowe, w tym Polska, oczekują większego wsparcia finansowego. Obecnie Komisja Europejska oferuje jedynie 100 milionów euro do podziału na 5 państw. To niewystarczająca kwota, biorąc pod uwagę skalę problemu. Jak najszybciej należy doprowadzić do tego, aby zrównać dopłaty dla rolnictwa polskiego, a najlepiej, aby te dopłaty uwzględniły dodatkowy bonus wojenny, czyli były wyższe niż niemieckie i francuskie. Mówi ekonomista dr Grzegorz Piątkowski. Kraje doświadczone napływem ukraińskiego zboża oczekują także zapewnienia jego tranzytu do innych państw Europy lub do Afryki czy Azji. Również pan minister będzie podnosił kwestię tych koszyków produktów, które miałyby być objęte tak zwanym zakazem wwozu na obszar tych krajów przyfrontowych. Mówił wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Rafał Romanowski. Komisja Europejska zgodziła się na zakaz importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku, słonecznika, a po dzisiejszych rozmowach także oleju słonecznikowego. Kraje frontowe postulują jednak także o zakaz importu m.in. soku jabłkowego, mięsa drobiowego czy owoców miękkich. Polski rząd przygotowuje jednocześnie własne rozwiązania pomocowe kierowane bezpośrednio do rolników. To dopłaty do poziomu 1400 zł za tonę pszenicy, wyższy zwrot za paliwo rolnicze, dopłaty do nawozów i do zbóż. Na wsparcie będą mogły liczyć gospodarstwa o wielkości do 300 hektarów. Czyli jeżeli gospodarstwo jest w okolicach 300 hektarów, to praktycznie z całej produkcji roślinnej będzie mogło skorzystać. Aby program pomocowy został uruchomiony, potrzebna jest notyfikacja Komisji Europejskiej. Dziś na posiedzeniu Rady Ministrów rząd omawiał także projekt ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, który ma chronić rolników przed zadłużeniem i upadłością. W przypadku, gdy rolnik nie otrzyma zapłaty ze względu na upadłość podmiotu, który skupuje dane płody rolne lub jest niewypłacalny, to wtedy taki rolnik będzie mógł się zgłosić do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, gdzie będzie prowadzony odrębny rachunek bankowy właśnie na pokrycie tak zwanych rekompensat. Fundusz ma być zasilany przez podmioty skupujące produkty rolne. Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek wskazuje, że lista wpłacających powinna być szersza. Do tego powinni być włączyć się eksporterzy, importerzy, przetwórcy i wszyscy ci, którzy handlują i przetwarzają płody rolne. Ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa najprawdopodobniej trafi pod obrady Sejmu na najbliższym posiedzeniu 9 maja. Rząd przyjął projekt ustawy, który ułatwi blokowanie nieletnim dostęp do pornografii w internecie. Tymczasem eksperci są zgodni. Treści pornograficzne to uzależnienie, siejące spustoszenie w umysłach zarówno młodych, jak i dorosłych. Wszechobecny dostęp do internetu daje nam wiele możliwości. Niestety równocześnie w sieci czeka na nas wiele zagrożeń. Jednym z nich jest pornografia. Szacuje się, że około 80% polskich studentów ma kontakt z pornografią. Z kolei 1/4 nastolatków ogląda pornografię codziennie. Niemoralne treści w internecie to jedno z największych współczesnych uzależnień, alarmuje prezes Fundacji Mama i Tata Marek Grabowski. Ponad 80% Polaków jest za tym, żeby ograniczyć dostęp do pornografii, ale nawet nie tylko osobom małoletnim, ale generalnie, żeby ta kontrola nad pornografią była większa. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, której celem jest ochrona małoletnich przed dostępem do pornografii w sieci. Dostawcy internetu zobowiązani byliby do wprowadzenia bezpłatnego blokowania takich treści, informuje rzecznik rządu Piotr Miller. Jeżeli jakaś telefonia komórkowa, czy jakikolwiek duży podmiot, który dostarcza internet, nie będzie takiej usługi gwarantował,
bezpłatnie użytkownikom, no to wtedy będzie mógł się narazić na kary. Nowe prawo zwiększałoby kontrolę rodzicielską nad tym, co ogląda ich dziecko. Wybór zatem zależy od rodziców. To sam abonent podejmuje decyzję o tym, czy tego typu ograniczenia wprowadzić. Natomiast firma, która dostarcza tego typu usługi, na przykład właśnie firma telefonii komórkowej, musi zapewnić takie możliwości techniczne, aby na życzenie abonenta, rodzica, tego typu ograniczenia mogły być wprowadzone. Tymczasem codziennie do sieci trafia kilkanaście tysięcy filmów o tematyce pornograficznej lub erotycznej. Branża pornograficzna uzyskała duże wpływy, generuje olbrzymie przychody i jest ciężka do kontrolowania. Lobby pornograficzne usiłuje wmówić młodym, że pornografia to coś normalnego. Tymczasem powoduje ona olbrzymie szkody w umysłach nieletnich, podkreśla psycholog dr Magdalena Żurko. Mózg nastolatka, on jest w procesie, tak? On nie jest jeszcze dojrzały i w związku z tym oglądanie takich treści powoduje zmienione funkcjonowanie, zmienia procesy po prostu do dojrzewania mózgu. Uzależnienie od pornografii jest podstępne, ponieważ na pierwszy rzut oka nie widać żadnych skutków. To jest tak zwane uzależnienie behawioralne, więc ono może nie prowadzić do tak spektakularnych, tak ogromnych zniszczeń w mózgu, jak na przykład alkohol. Niemniej jednak jest to uzależnienie. Problemy mają również pełnoletni. Takie filmy ogląda w Polsce 62% mężczyzn i 26% kobiet. Niestety tendencja jest wzrostowa. Pornografia jest jak odbicie w krzywym zwierciadle i rujnuje podstawy, na których mógłby być budowany zdrowy związek, podkreśla prezes Fundacji Mama i Tata. Niszczy relacje międzyludzkie, ale też w jakiś sposób niestety przyczynia się również do współuzależnień w innych obszarach, alkoholizm, narkomanii, wiąże się z handlem ludźmi, handlem kobietami, także jest bardzo przemocowa. Pornografia to nie tylko psychiczne, ale także duchowe zagrożenie. Jeszcze nigdy treści pornograficzne nie były tak łatwo dostępne jak dzisiaj, dlatego warto pielęgnować czystość umysłu swoich dzieci już od najmłodszych lat. Zbliżają się pierwsze komunie. Chyba najgorszy prezent, który my możemy dać dziecku czy wnuczce, to jest smartfon, to jest urządzenie z dostępem do internetu. Tutaj absolutnie nie ma mowy. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2023 roku. Polska 2050 finalizuje porozumienie wyborcze z PSL-em. Jeszcze przed majówką mamy poznać szczegóły wspólnego startu obu partii w jesiennych wyborach parlamentarnych. Tymczasem lokalni działacze opuszczają ugrupowanie Szymona Hołowni. Podjęliśmy dzisiaj trudną dla nas decyzję. Większość członków partii Polska 2050 w okręgu 20, czyli powiatach otaczających Warszawę, opuściło partię. Nie możemy zgodzić się na stawianie interesu partyjnego czy osobistego ponad interesem całej demokratycznej wspólnoty. Kierownictwo Polski 2050 przekonuje, że koło partii w tak zwanym obwarzanku warszawskim zostało zamknięte przed tygodniem. Zarząd krajowy uznał, że ich przedstawiciele w terenie nie wywiązali się z wyznaczonego obowiązku, czyli tworzenia list wyborczych na jesienne wybory parlamentarne. Oczekujemy od naszych koleżanek i kolegów w strukturach, że będą wykonywali swoje zadania bardzo poważnie. Tutaj nie było tego poważnego traktowania. Tłumaczy poseł Mirosław Suchoń z Polski 2050. Media spekulują o innych, nieznanych publicznie powodach rozstania działaczy z partią. Finalizuje się wspólny start Polski 2050 z PSL-em. Jeszcze przed majówką mamy poznać szczegóły. Według nieoficjalnych informacji w okręgu 20, do którego należeli działacze Szymona Hołowni, jedynka na liście została przyznana ludowcom. Dziś jest to drugie tło, czyli pewnie gdzieś walka o miejsca na listach wyborczych, czy po prostu jakaś kalkulacja tego, kto ma faktycznie realne szanse na to, aby dostać się do parlamentu. Mówi politolog Bartosz Brzyski. Druga teoria to słabe sondaże Polski 2050 i ucieczka działaczy do większej partii, być może do Platformy Obywatelskiej. Polska 2050 i PSL nie chcą wspólnego startu całej opozycji, o co od miesięcy apeluje Donald Tusk. Szef PO nie krył żalu wobec liderów tych partii, jednak teraz spuścił z tonu. Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia
To są ludzie przyzwoici. Możemy się z nimi nie zgadzać, ale ja chcę z nimi współpracować i będę współpracował. To są patrioci i będę o nich dobrze mówił, wyłącznie. Platforma prowadzi swoją kampanię i organizuje spotkania z wyborcami, odwiedza kolejne województwa, tym razem podkarpackie. Prawdziwa kampania przed jesiennymi wyborami ma się oficjalnie rozpocząć 4 czerwca. Donald Tusk zapowiedział na ten dzień marsz swoich zwolenników ulicami Warszawy. Musimy pokazać całej Polsce i tej władzy, że Polki i Polacy przestali się bać. Nie damy się zaszczyć. 4 czerwca to symboliczna data. Tego dnia w 1989 roku odbyły się w Polsce pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne. Jednak 3 lata później, w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku, został odwołany rząd Jana Olszewskiego. Przeciwnicy ówczesnego premiera chcieli zatrzymać publikację listy polityków współpracujących z komunistycznymi władzami i służbami. Swój udział w obaleniu premiera Olszewskiego miał właśnie Donald Tusk. Wtedy, gdy była próba przeprowadzenia głębokich reform państwa na początku lat 90. jednym ze współautorów powstrzymania tych głębokich, dobrych reform dla Polski był Donald Tusk. To nie pierwszy taki marsz organizowany w ostatnim czasie przez przewodniczącego Tuska. To jednak wyłącznie mobilizacja twardego elektoratu Platformy, przekonuje Bartosz Brzyski. Jest też irytacja takiego miększego elektoratu, który jednak czuje się trochę przymuszany do tego, aby na ten marsz iść, takimi hasłami, że kto nie idzie, ten jest zapisem. Politycy innych partii opozycyjnych uważają, że marsz 4 czerwca jest wydarzeniem partyjnym i nie będą brać w nim udziału. Wyjątkiem jest Lewica, która nie wyklucza swojej obecności. Bezpieczeństwo na świecie oraz współpraca gospodarcza między Polską a Mongolią to główne tematy rozmów prezydentów obu państw w Ułan-Bator, gdzie z oficjalną wizytą przybywa Andrzej Duda wraz z pierwszą damą. Przed południem polska para prezydencka została powitana na placu Suchebatora przywódcy mongolskiej rewolucji. W trakcie uroczystości odegrano hymny narodowe, a prezydenci przedstawili sobie swoje delegacje oraz złożyli hołd przed pomnikiem Chingischana, założyciela Imperium Mongolskiego. Prezydenci spotkali się w 4 oczy, a następnie odbyły się rozmowy z udziałem delegacji. Dyskusje zdominowały kwestie rozwoju współpracy gospodarczej. Mają ją ułatwić podpisane umowy dotyczące rozwoju przewozów drogowych oraz poszukiwania pierwiastków ziem rzadkich w Mongolii. Ich wspólne poszukiwanie i w przyszłości, mam nadzieję, także i wydobycie, to są dzisiaj kwestie niezwykle ważne dla rozwoju nowoczesnych technologii na świecie. W tym zakresie także chcemy współpracować pomiędzy naszymi krajami. Do Ułan-Bator przyleciał główny geolog kraju oraz przedstawiciele dużych firm związanych z wydobyciem, m.in. KGHM. Podpisano także umowy dotyczące badania archiwów oraz współdziałania służb weterynaryjnych, aby ułatwić eksport żywności. Zawarto również porozumienie między Uniwersytetem Warszawskim oraz Mongolską Akademią Nauk. Od lat na polskich uczelniach kształcą się mongolscy studenci. Oczywistą sprawą jest, że dla nas jest to bardzo cenne i młodzież tutaj z Mongolii na naszych 350 uczelni w Polsce, na których można studiować, można się rozwijać, z całą otwartością zapraszamy. Po południu prezydenci otworzyli forum gospodarcze. Polska należy do czołówki państw unijnych, które eksportują swoje towary do Mongolii, głównie żywność. Poziom wymiany gospodarczej rośnie. Ubiegłoroczne obroty handlowe pomiędzy Polską i Mongolią zbliżyły się do poziomu 90 milionów dolarów. Polskie instytucje finansowe są gotowe do wspierania inwestycji w Mongolii. Rzeczpospolita Polska jest dla Mongołów ważnym trzecim sąsiadem i partnerem społeczno-gospodarczym oraz handlowo-inwestycyjnym. W ramach polityki ożywienia gospodarki Mongolia zamierza zwiększyć udział swojego trzeciego sąsiada obok swoich dwóch sąsiadów. Mongolia graniczy z Rosją i Chinami. Jej cele rozwojowe są jednak bardzo podobne do Polski. Oparcie rozwoju ekonomicznego o silną klasę średnią oraz zdywersyfikowaną, wysokotechniczną i nastawioną na eksport gospodarkę to również fundamenty polskiego myślenia o przyszłości. Prowadzenie wspólnych interesów ułatwi ponowne otwarcie polskiej ambasady w Ułan-Bator. Na początku 2021 roku do Mongolii powrócił ambasador Polski po kilkunastu latach nieobecności. Decyzję o likwidacji polskiej placówki dyplomatycznej podjęli premier Donald Tusk i szef MSZ Radosław Sikorski. Mimo protestów prezydenta Rzeczypospolitej, wtedy pana profesora Lecha Kaczyńskiego, który uważał, że polska placówka dyplomatyczna,
polska ambasada powinna być tutaj w tym kraju utrzymana, że jest to kraj dużych perspektyw rozwojowych, także dla polskiej przedsiębiorczości. Wkrótce polska ambasada będzie świadczyła pełen zakres usług konsularnych. Przede wszystkim będzie wydawała wizy obywatelom Mongolii, którzy będą chcieli przyjechać do Polski. Ważnym tematem rozmów prezydentów Polski i Mongolii była kwestia bezpieczeństwa na świecie, a także konsekwencji pandemii koronawirusa oraz rosyjskiej napaści na Ukrainę. Mongolia chce ściśle współpracować z Polską w ramach ONZ, a także innych organizacji międzynarodowych. Polska z kolei rozumie położenie geopolityczne Mongolii. Ma też tutaj z tym związane i swoje interesy, i swoje ograniczenia. Ja podziękowałem za wsparcie dla Ukrainy, przede wszystkim to humanitarne. Jutro prezydent Andrzej Duda wygłosi wykład na Mongolskim Uniwersytecie Państwowym. Uczelnia nada mu tytuł honoris causa. Następnie prezydent Polski spotka się z mongolskimi absolwentami polskich uczelni. Najbardziej zasłużonym wręczy odznaczenia państwowe. Zuan Bator dla Informacji Dnia, Piotr Krupa. W Pradze zakończyła się konferencja przewodniczących parlamentów Unii Europejskiej. Kluczowe tematy rozmów to kwestie bezpieczeństwa. Najważniejsze było przyjęcie konkluzji. One są bardzo szerokie i dotykają właściwie wszystkich zagadnień, które były poruszane, czyli zarówno potępienia agresji Rosji na Ukrainę, potrzeby pełnego wsparcia Ukrainy pod każdym względem, militarnym, humanitarnym, ale także dyplomatycznym. Mówiliśmy także o tym, że należy sankcje, które są przeciwko Rosji, nie tylko podtrzymywać, ale także rozszerzać. Pojawiła się kwestia, która dla mnie jest bardzo ważna, czyli kwestia związana z uprowadzaniem dzieci ukraińskich w głąb Rosji. To jest temat, którym poświęciliśmy uwagę, który także w konkluzjach się znalazł. I o szeroko rozumianej odbudowie Ukrainy po wojnie, włączeniu się państw europejskich w tę odbudowę. Dzisiaj natomiast tematem głównym było po pierwsze walka z dezinformacją, to jest bardzo ważne, ponieważ Rosja z tą dezinformacją jest wszechobecna. Mówiliśmy także o tym, że należy rozluźnić więzy z państwami autorytarnymi. Chodzi o to, żeby uniezależnić się energetycznie. Ja podkreślałam, że Polska zrobiła to 3 naprawdę bardzo dobre dni, bardzo owocne i cieszę się już na następne spotkania. Tym razem odbędą się w Polsce. Najbliższe będzie w maju. To będzie spotkanie z ambasadorami krajów afrykańskich, bo chciałabym poruszyć temat obecności, bardzo dużej obecności Rosjan i Białorusinów w krajach afrykańskich i zachęcić do tego, żebyśmy także my na kontynencie afrykańskim byli obecni, ponieważ tam dezinformacja jest przeogromna. 25 lat temu w życie weszła umowa między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską. Od zawarcia konkordatu do wejścia w życie minęło 5 lat. Tyle czasu dokument czeka na ratyfikację. Obowiązujący konkordat z 1998 roku treścią nawiązuje do tradycji konkordatu z okresu Polski międzywojennej, który został zawarty w 1926 roku, tłumaczy historyk dr Stanisław Bogaczewicz. Ten konkordat został wypowiedziany przez komunistyczne władze 22 września 1945 roku pod pretekstem podejmowania przez Stolicę Apostolską pewnych aktów prawnych niezgodnych z polską racją stanu. Władze komunistyczne deklarowały, że chcą uregulować stosunki z Kościołem, ale w praktyce przed 1989 rokiem nie było to możliwe. Idea konkordatu rodziła się razem z upadkiem komunizmu w Polsce w czasie pontyfikatu papieża Polaka. W 1993 roku udało się zawrzeć umowę, jednak przez 5 lat postkomunistyczna lewica blokowała jej ratyfikację. Udało się to dopiero w 1998 roku. Nie jest to wyjątkowa umowa, jeżeli chodzi o Polskę. Takie umowy są zawierane także z innymi państwami. Mówi radca prawny Piotr Żyłko. Polski konkordat zgodnie z zasadą równouprawnienia zapisaną w Konstytucji nie uprzywilejowuje żadnego związku wyznaniowego. Gwarantuje wolność wyznania i swobodę praktyk religijnych wszystkim. To, że został podpisany, wynika z uregulowanej sytuacji prawnej Stolicy Apostolskiej. Chodzi o specyfikę jakby czy konstrukcję
Stolicy Apostolskiej, która występuje też jako podmiot prawa międzynarodowego. Dualizm jakby Stolicy Apostolskiej powoduje to, że może ona zawierać umowy międzynarodowe. Konkordat reguluje stosunki na linii Kościół katolicki państwo oraz określa jego miejsce w życiu publicznym. Wprowadził m.in. możliwość zawierania tzw. małżeństwa konkordatowego ze skutkami cywilnymi oraz ustanowił ordynariat polowy. To były informacje dnia. Dziękuję. Z Panem Bogiem.